W ostatnim czasie w Sędziszowie Małopolskim doszło do włamań i dewastacji altan w ogródkach działkowych. Policji udało się ustalić sprawców i odzyskać to, co zostało skradzione. Do sezonu działkowego pozostało sporo czasu. Okazuje się, że od odwiedzania altan odpoczywają jedynie działkowcy. Uaktywnili się za to włamywacze. W tym roku w Sędziszowie Małopolskim policja odnotowała kilkanaście tego typu zdarzeń. Policjanci dzięki dużemu zaangażowaniu, nawet w godzinach późno-wieczorowo-nocnych, ustalili grupę odpowiedzialną za tego typu czyny i w wyniku tych działań zatrzymaliśmy 5 nieletnich, którzy przyznali się, iż w okresie od grudnia do lutego bieżącego roku dokonywali takich właśnie włamań na terenie lokalnych ogrodów działkowych w Sędziszowie. Funkcjonariusze odzyskali skradzione przedmioty. Jeżeli chodzi o wartość majątkową, myślę, że ta wartość nie jest jakaś pokaźna, bo są to rzeczy, które noszą ślady używania codziennego, ale bardziej bym się może tu skupił na tej wartości sentymentalnej, emocjonalnej dla tych osób, bo to są rzeczy, które niejednokrotnie łączą się z jakimiś tam wydarzeniami w ich życiu i tutaj z tej strony bardziej bym postrzegał, że ta wartość jest dla nich duża. Sprawa nie jest jeszcze zakończona. To, co policja już wie, to nie wszystko. Zdewastowanych i okradzionych działek ogrodowych może być dużo więcej. Na tą chwilę, dzięki dalszej pracy z naszej strony, mimo że na początku dysponowaliśmy tylko kilkoma zgłoszeniami, udało nam się doprowadzić do ustalenia, z którego wynika, że takich czynów będzie około 24. No, liczymy, że jeszcze w międzyczasie pojawią się kolejne takie zdarzenia, o których nawet może pokrzywdzeni na tą chwilę jeszcze nie wiedzą, prawda? No ale mniej więcej w tej granicy ta liczba czynów się kształtuje. Dalszym etapem sprawy ze względu na wiek sprawców zajmie się sąd rodzinny w Robczycach. To są osoby w przedziale wiekowym pomiędzy 13 a 16, a więc tutaj postępowanie dotyczy sprawy nieletniego i tu już dalsze orzekanie będzie się toczyło przed tym sądem. Naszą rolą jest po prostu zebrać, co się da i przekazać temu sądowi, który już będzie podejmował stosowne decyzje. Takie włamania są częstym zjawiskiem, szczególnie w okresie zimowym, gdy działki świecą pustkami, a właściciele rzadko zaglądają do swoich altanek. Włamania do ogródków działkowych ma tą taką charakterystykę, że budynki są niejednokrotnie dość niedostatecznie zabezpieczone. Kusi to potencjalnych sprawców, by tam wejść i poszukiwać jakichś przedmiotów, które ewentualnie przedstawiają jakąś wartość i potem starać się to spieniężyć w jakichś lokalnych lombardach. Jest to zawsze jakaś dolegliwość lokalnych takich właśnie społeczności. Policja apeluje o zgłaszanie się po odzyskane rzeczy. Mamy takich kilkadziesiąt przedmiotów. No, w stosunku do większości wiemy, kto jest ich właścicielem, no, ale może być taki przypadek, że co do niektórych przedmiotów możemy mieć jakąś wątpliwość. Także tutaj z naszej strony taka prośba, jeżeli ktoś z oglądających rozpozna jakiś przedmiot, że stanowi jego własność, własność kogoś ze znajomych, to bardzo prosimy o kontakt z komisariatem policji w Sędziszowie Małopolskim. Może przy okazji uda nam się też ustalić, już mamy do czynienia z kolejnym jakimś czynem, gdzie ci sprawcy nam tego nie ujawnili, a też pokrzywdzony może do dzisiaj nie wiedzieć, że na przykład na działce doszło do jakiegoś tam czynu dewastacji czy też włamania. Okazuje się, że bardzo wielu ciążliwych dla działkowiczów włamań, dewastacji oraz kradzieży dokonują ludzie bardzo młodzi. Warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenie swojej altany, szczególnie w okresie zimowym, gdy włamywacze na terenach działkowych czują większą swobodę działania.